Dzień dobry, witam Was kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zachować wewnętrzny spokój w momencie, w którym osoby nieprzychylnie do nas nastawione próbują okraść nas z naszej duchowej energii. Dlatego przygotowałam dzisiaj dla Was werset, w którym Jezus mówi do nas właśnie w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, wersety od 5. Przeczytajmy sobie właśnie tą duchową mądrość, którą zostawił nam nasz mistrz, abyśmy mogli później reflektować to właśnie odnosząc to do swojego życia. Kiedy więc wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Widzicie, w tych słowach musimy się tutaj zatrzymać, dlatego że Jezus zachęca nas do tego, abyśmy byli ludźmi pokoju. Ludźmi, którzy wchodząc do jakiegoś miejsca, rozszerzają to, co posiadają w swoim wewnętrznym ogrodzie. Dlatego ojciec Pio powiedział taką piękną myśl: nie zajmuj się cudzym ogródkiem, ale najpierw zajmij się pielęgnowaniem własnego ogrodu. Bo kiedy skupimy się na naszym wnętrzu, na tym, co tam jest do uporządkowania, powyrywamy te wszystkie chwasty, które są właśnie takie ciężkie dla nas, ale też dla innych ludzi. Będziemy mogli wtedy wnosić to Królestwo Niebieskie, które rozdawał Jezus, chodząc po tej ziemi. Dlatego właśnie Jezus zachęca nas do tego, żeby wchodząc do jakiegoś domu, żebyśmy wnosili to, co z nami posiadamy, czyli właśnie pokój, radość i miłość, czyli owoce Ducha Świętego. I jeżeli tego nie posiadamy, to Jezus również ma dla nas słowo zachęty i motywacji do tego, żeby wejść w głębie. I jest tym wszystkim pustynia. Na pustyni człowiek, kiedy zaczyna się tak naprawdę ogłacać z rzeczy przyziemnych, z rzeczy, które na ten moment mogą mu szkodzić, bo pamiętajmy, nic co zewnętrzne nie szkodzi nam, jeżeli wewnętrznie jesteśmy wolni. I to też powiedział Jezus w niektórej przypowieści, w których opowiadał, że to, co nieczyste, rodzi się z serca. Dlatego nie możemy przenosić odpowiedzialności na to, co widzimy w świecie, jeżeli w to znajduje się najpierw w naszym sercu. Bo człowiek, który ma uporządkowane wnętrze, on spogląda na ten świat ze współczuciem, z empatią, z wrażliwością, z miłością i nie ma w nim chęci walki, zawiści, szukania swego, a także zajmowania się cudzem. Po prostu jest obserwatorem, jest wolnym człowiekiem, który swoim życiem świadczy o swojej wewnętrznej wolności. I tutaj dalej czytamy, że spocznie twój pokój na tym domu, ale jeżeli nie spocznie, wróci do ciebie. Rozumiesz tą duchową mądrość? Czyli w momencie, w którym ty chcesz dać komuś ten pokój duchowy, ale ktoś nie jest w stanie go przyjąć, bo w jego wewnętrznym ogrodzie panuje bałagan, wówczas ten pokój natychmiast wróci do ciebie. Bo wszystko, co nam daje siewca, co nam daje Bóg Ojciec z jego rajskiego ogrodu, to, co jesteśmy w stanie przyjąć, to najpierw potrzebujemy opróżnić bukłaki. Bo tak jak powiedział Jezus w innej przypowieści, że nie wlewa się starego wina, znaczy nowego wina do starego, że potrzebujemy najpierw wylać to stare, sfermentowane wino. Czyli te wszystkie schematy myślowe, te wszystkie blokady, traumy, to wszystko, co przeżyliśmy w życiu i w co żeśmy uwierzyli, co też nas skrzywdziło, poturbowało, to wszystko potrzebuje wejść w głęboką pustynię i doświadczenie Bożej obecności, abyśmy mogli zrozumieć sens słów właśnie Jezusa, tak? Jakby nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, jeżeli nie skonfrontujemy się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Następnie Jezus powiedział nam taką rzecz: w tym samym domu zostaniecie, jedząc, pijąc, biorąc wszystko, co wam dają, bo kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Przepiękne ujęcie pokazujące, że Jezus mówi, że ten, kto jest żniwiarzem, też Bóg Ojciec będzie się o niego troszczył przez ręce innych ludzi. Dlatego nie bójmy się częstować, kiedy Bóg Ojciec posługuje się innymi swoimi dziećmi, aby ubogacać właśnie nasze życie. Bo kto pracuje, ma prawo do zapłaty, mówi Biblia. Następnie Jezus poucza nas, aby wchodząc do jakiegoś miasta, byśmy zwiastowali uzdrowienie chorych i mówili im: Królestwo Niebieskie do was przyszło. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmują was, wychodząc na jego ulicę, powiedzcie: strząsamy wam nawet proch z waszego miasta, który wam przylgnął do nóg. Wiedzcie jednak, że nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Mówię wam, że w owym dniu lżej będzie Sodomie niż temu miastu. Widzimy, że
Jezus nie chce, abyśmy na siłę byli jako ratownicy w danym miejscu, w którym Bóg nas stawia. Jeżeli nas nie chcą, to tak jak ja, kiedy głoszę tutaj na kanale Serce do Serca, czy komuś nie podoba się wszystko, co jest w naszym życiu, strzepmy ten proch, strzepmy ten popiół z cudzych butów, który próbuje się do nas przykleić, a następnie idźmy wolni tam, gdzie nas przyjmą. Bo Królestwo Niebieskie nie polega na tym, że ludzie, którzy wchodzą do tego miasta i zwiastują ten pokój Chrystusowy, są idealni, są w jakiejś ramie, w której my byśmy chcieli ich widzieć. Faryzeusze wyglądali pozornie na ludzi świętych, modlących się, pobożnie ubranych itd., itd., ale nie posiadali głębi ducha, czyli tego przebudzenia wewnętrznego. Nie mieli czym nakarmić ludzi, którzy szukali duchowej prawdy. Dlatego nie oceniajmy po zewnętrznej misce, tak jak to robili właśnie ci ludzie pobożni, faryzeusze, uczeni w prawie. Nie zwiastujemy bowiem nauki, która jest nauką ludzką, ale jest nauką boską i jest właśnie skierowana do ludzi, którzy mają otwarte serce. Bowiem Słowo Boże mówi nam, że ten, kto otwiera mi drzwi swojego serca, ja wchodzę do niego, biorę swojego ducha i jestem z nim na wieczerzy. Dlatego człowiek świadomy, czy też przebudzony duchowo, będzie konsumował i reflektował duchową prawdę, którą karmi go Bóg Ojciec przez usta także innych ludzi, aby później móc być z nim na osobistej wieczerzy, gdzie będzie rozmawiać z nim serce do serca. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdujemy się w jakimś miejscu, w którym doświadczamy jakiejś nieprzychylności ze strony drugiego człowieka, to mogą być bliskie nam osoby, które kochamy. Mogą to być też obcy ludzie, którzy próbują jakby przerzucić na nas swoją duchową energię. Pamiętajmy o tym, że cała mądrość polega na tym, aby nie być podobnym do tego, który próbuje nas skrzywdzić. Drugą stopą mądrości jest właśnie to, że patrzymy holistycznie, patrzymy całościowo, jak patrzy Jezus. Jezus miał niesamowity dar przenikania ludzkich serc. Kiedy podchodzili do Niego celnicy, faryzeusze i tak dalej, potrafił mieć wgląd w ludzkie serce i ludzki zamysł, czyli ludzką intencję. My również możemy to posiadać poprzez głęboką medytację tego, jak Jezus żył z Ojcem. Kiedy uczymy się życia Jezusa, czyli wewnętrznej wolności od wszystkiego, co próbuje nas zewnętrznie zniewolić, to może być jedzenie, to mogą być zależności, czyli współuzależnienie w relacjach z ludźmi, to może być przywiązanie do kwestii materialnych, do kwestii tego, jak wyglądam itd., itd. Wiadomo, że jest to droga. Wiadomo, że tego wszystkiego się uczymy i podążamy za tą wolnością, ale właśnie wolność polega na tym, że ja nie muszę tu i teraz być w pełni wolnym, ale jestem świadom swojej słabości i współpracuję z łaską Bożą, aby właśnie uwolnić się od wszystkiego, co próbuje mnie osaczyć. I teraz następną kwestią jest też zrozumienie tego, dlaczego człowiek krzywdzi. Jezus wypowiada takie bardzo mądre słowa: wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I oczywiście dzisiaj psychologia ma dla nas terminologię typu narcyzm, borderline, osoby z dwubiegunowością, gdzieś tam właśnie z nerwicami, depresją i tak dalej, osoby bez empatii, ale człowiek nie rodzi się zły. Człowiek nie przychodzi na ten świat z traumą. O ile ta trauma nie jest zapisana w jego właśnie kodzie genetycznym, czyli też jakby widzimy, że często te traumy, które rodzice nie przepracowali, wpływają na to, jak dziecko później będzie spoglądać na ten świat. Dodatkowo, jeżeli rodzic sam nie przerobi własnej traumy, to może projektować swoje toksyczne, czyli trujące zachowania wynikające z tej głębokiej rany, której gdzieś on doświadczył, bądź też jego rodzice, i przerzucać. I tym właśnie jest przekleństwo pokoleniowe. To nie jest coś, co Bóg zsyła za grzechy ludzi, bo Bóg nie jest katem, musimy uzdrowić sobie jego obraz, tylko tak jak Jezus powiedział, że Bóg Ojciec dał nam ziemię właśnie po to, żebyśmy czynili sobie ją poddaną. I to my jesteśmy ogrodnikiem w tym ogrodzie. To my zasiejemy i zbieramy to, co żeśmy zasiali. Dlatego nie miejmy pretensji do Boga za to, jak wygląda nasze życie, że jesteśmy nieszczęśliwi, że nasza córka ma depresję. Ale przyglądnijmy się naszemu drzewu rodzinnemu. To, jak wyglądały właśnie relacje przodków, powypytywać babci, dziadka, to jest bardzo ważne.
ponieważ możemy zrozumieć, podejść z empatią, nie na zasadzie nienawiści do człowieka, bo siłą naszą wewnętrzną jest to, że my chcemy spoglądać oczyma Jezusa, takimi oczyma, żeby zrozumieć cały kontekst, a nie tylko jeden urywek danego zachowania. I wówczas możemy właśnie tak jak Jezus wypowiadać te słowa: wybacz Ojcze moim przodkom, bo nie wiedzieli, co mi uczynili. Ale w tym miejscu, w którym ja jestem, dzięki Ci Ojcze, bo te wszystkie trudy, które doświadczyłam w swoim życiu, sprawią, że będę mógł podzielić się kiedyś z innymi moją duchową mądrością i tym, co przepracowałam w swoim życiu, tak jak robię to ja dzisiaj z Wami. Dlatego zrozumiałam pewien aspekt, że właśnie dystans nie oznacza braku zaangażowania. Tak samo, jeżeli mamy ludzi, którzy są natarczywi, którzy z każdej strony próbują nas bombardować, tak jak te duchy nieczyste, które Jezus wypędzał i one błagały: pozwól nam chociaż wejść w te świnie. Tak właśnie działają złe duchy w ludziach, którzy są straumatyzowani. To są biedni ludzie, do których mam ogrom współczucia. Jeżeli dzisiaj oglądasz ten film i kiedykolwiek źle myślałeś na mój temat i masz wgląd tylko i wyłącznie na moją słabość, to chcę Ci powiedzieć, spoglądając Ci w oczy, bo być może Ty nie masz na to odwagi, że wybaczam Ci to wszystko, jak wybacza mi Bóg Ojciec. Bo nie wiesz, co czynisz. Czynisz to z poziomu swojego wewnętrznego zaślepienia, czy też faryzeizmu, w którym bardzo mocno utonęłeś. Ale Bóg prowadzi nas ścieżką pokory, ścieżką, w której jakby nasza nieidealność nie jest przeszkodą do dzielenia się naszą słabością, czy też wewnętrzną refleksją. Bo wszystko jest dobre, kiedy jest zrodzone z prawdy. I ta prawda jest częściowo nam objawiana. Jeszcze jesteśmy w drodze i dajmy sobie na to święty dopust. I to jest takie niesamowite, kochani, że my nie jesteśmy, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy na tym kanale, to my nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy faryzeuszami, nie modlimy się może kilka razy na dzień, ale próbujemy trwać w jedności z Duchem Ojca. Próbujemy objawiać nasze słabości dla zbudowania Kościoła, aby pokazać ludziom pełnię autentyczności, wzrastania. Tak jak roślina wzrasta, aby wydać piękny kwiat, tak i my wzrastamy. Czasami zatrzymujemy się w tym wzroście, ale to wszystko jest cnotą. To wszystko jest mądrością samą w sobie, ponieważ pozwala nam przyglądać się swoim wewnętrznym blokadom. I kiedy mam na myśli właśnie życie tak jak Jezus, to te słowa, które wypowiedział nasz mistrz, że kto mnie prawdziwie miłuje, ten zachowuje moją naukę. Zrozumcie tą prawdę, że to nie jest tylko kwestia czczenia Boga, bycia Jego czcicielem jako zewnętrznego bóstwa. Jezu, kocham Cię, oddałeś za mnie życie, jesteś całym moim światem, dzięki Ci, Panie, teraz będę modlił się 5 różańców dziennie, mówił, bo jesteś moim Zbawicielem. Okej, ale Jezus pyta się Ciebie, czy Ty rozumiesz Jego mądrości? Czy rozumiesz Jego nauki i czy stajesz się wewnętrznie wolnym? Bo pamiętaj o tym, że jeżeli masz ochotę kogokolwiek skrytykować lub wytknąć mu jego słabość, to ta mądrość biblijna o tej belce w oku sprawia, że możemy tutaj przytoczyć i rozszerzyć te słowa o pewną myśl. Jeżeli właśnie mam ochotę, tak bardzo wierci mnie wewnętrznie, żeby komuś tak po prostu wytknąć: a po co ty to robisz? A dlaczego? A czemu taki jesteś? Zastanów się, co ta cudza słabość budzi w tobie, co jest w tobie nieczystego i co w tobie jest takiego podobnego do tego, co cię zewnętrznie drażni. Bo wszystko, co zewnętrzne, tak jak powiedział Jezus, jest lustrem tego, co jest wewnętrzne w tobie. Nic nie będzie cię drażniło, jeżeli w tobie będzie pokój Jezusa. Będziesz wówczas tak jak Jezus. A jeżeli będziesz wylewał święty gniew, tak jak Jezus w świątyni, którzy rozpraszali ludzi modlących się tam w duchu i w prawdzie. Bo Jezus chciał, abyśmy mieli miejsce ciszy, miejsce, w którym będziemy się przyglądać i medytować to, co jest w nas. Dlatego nie pozwalał kupcom, aby wchodzili tutaj ze światem materialnym. To jest miejsce oddawania czci Bogu w duchu i w prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Bóg Ojciec, więc wziął pejcz, powywalał stoły i wylał święty gniew, a później wrócił, strzepał ten popiół i wrócił do wewnętrznego pokoju w Bogu Ojcu. Tak jak dziecko, które biegnie i gdzieś po drodze się potknie, pozwoli sobie uwidocznić swoje emocje, pozwoli sobie przeżyć płacz, smutek, frustrację, czy gdzieś jakieś takie wewnętrzne zawieruchy, ale za chwilę zapomina o tym, że
miał obdarte kolano. Dlatego Jezus powiedział, że posiąść Królestwo Niebieskie w tu i teraz mogą tylko ci, którzy są jak dzieci, którzy nie pielęgnują urazy, bo uraza nie szkodzi temu, o kogo posądzasz, o tą krzywdę, która ciebie dotknęła, tylko szkodzi tobie, ponieważ uraza jest czymś, co zakorzenia się w nas i czyni nas ślepymi. Dlatego Jezus powiedział, że mówię im, ale oni nie słyszą. Próbuję do nich przemawiać, ale ich uszy są głuche, a ich oczy nie widzą. Bardzo często skupiamy się tylko na uzdrowieniu fizycznym, których dokonywał Jezus. Ale i ty możesz tego dokonywać, bo Jezus powiedział, że będziesz dokonywał rzeczy większe. Problem polega na tym, że dzisiaj ludzie promują Ewangelię sukcesu, Ewangelię, w której co zewnętrzne zaczyna być uzdrawiane. Ale nie chodzi tylko Jezusowi o to, żeby odrastały nam nogi. Jezusowi chodzi o to, żeby odrastały nam właśnie kończyny duchowe, żeby nasze oczy zaczęły widzieć duchowo, żebyśmy widzieli wszystko w całości, żebyśmy przeglądali cudze intencje, żebyśmy przenikali ludzkie serca, żebyśmy sprawiali, że martwi duchowo ludzie powstają z grobu, tak jak Łazarz. Żeby ludzie, którzy są paralitykami duchowymi, żeby powstawali do życia w prawdzie i w przebudzeniu i byli nowonarodzeni. Dlatego Jezus powiedział mi, kiedy powiedziałam: Jezu, czemu nie czynię tych rzeczy? To było 2 lata temu, kiedy byłam na adoracji. Przecież czuję Ciebie w moim życiu, mówisz do mnie. A Jezus mówi do mojej duszy, że przecież czynisz to. Wielu ludzi bowiem powstało ze swoich grobów dzięki tej mądrości, którą uwalniasz, a raczej ja uwalniam przez Twoje usta, bo nie masz nic, czego nie otrzymałabyś ode mnie. Zatem Jezus żyje nadal. Tak jak mamy tę Ewangelię, w której uczniowie właśnie zwątpili. Powiedzieli bowiem, że ten, który miał być prorokiem, ten, który miał być Mesjaszem i zwiastował zmartwychwstanie i uwolnienie nas z naszej niewoli, odszedł, umarł, nie żyje. A Jezus, właśnie z uczniami, którzy byli w drodze do Emaus, rozmawia, ale oni Go nie rozpoznają. Przypowieść ta pokazuje nam, że Jezus może przybrać różną postać, bo Jego duch może być nierozpoznawalny dla Twoich oczu fizycznych, ale jeżeli żyjesz w duchu prawdy, to rozpoznasz mistyczne tchnienie Jezusa w człowieku, który przemawia do Ciebie, aby wyjaśnić Ci daną właśnie zawieruchę, czy dany konflikt wewnętrzny, w którym się znajdujesz. Właśnie dlatego Jezus potrzebuje, Bóg Ojciec potrzebuje moich i Twoich ust, abyśmy właśnie żyli w tej jedności i w harmonii duchowej. Nie mówię tutaj o życiu religijnym, ja mówię tu o życiu w duchu. Dlatego Jezusowi tak bardzo zależy na tym, abyś nie był jedynie Herkulesem w swej zewnętrznej postawie i w swoim zewnętrznym uzdrowieniu, które tak bardzo Boga prosisz. Ono może przyjść, ale nie musi, bo być może właśnie ta łomność zewnętrzna ma prowadzić cię do tego, byś stał się Herkulesem duchowym. Bo o to właśnie Bogu chodzi, żeby wszystko, co Cię otacza, wszystko, co jest trudem, przeszkodą w Twoim życiu, kimże byłby Jezus, gdyby nie faryzeusze, gdyby nie te wszystkie bicze, które otrzymywał właśnie chodząc po tej ziemi, głosząc prawdę, stając się coraz bardziej wolnym w swej wewnętrznej postawie. Od tego, co mówią o nim ludzie, nie robił z siebie ofiary, kiedy ktoś go krytykował. Po prostu wypowiedział prawdę: waszym ojcem jest król kłamstwa. Jesteście głusi, bo tylko człowiek duchowy może zrozumieć moje słowa, ale ja przyszedłem tu, byście mieli życie w obfitości. Jezus miał pełnię poznania, Jezus miał pełnię klasy i tego wszystkiego, co powinien posiadać człowiek o tożsamości Syna Królewskiego. Zachęcam Was, kochani, do tego, byście nie byli ofiarą w swoim życiu. Zachęcam Was do tego, byście właśnie wdrożyli nauki Jezusa poprzez medytację tego, co On miał na myśli, w sposób duchowy. Dlatego wszystkie przeszkody w Twoim życiu, choroby, ludzie, którzy Cię drażnią, przyglądaj się sobie. Dziękuj Bogu Ojcu za wszystkich ludzi, którzy Cię drażnią. Ponieważ oni mogą ukazywać to, co w Tobie nieuzdrowione. Dlatego pytaj się, dlaczego to, co widzę w tym człowieku, czy to, co on robi, uruchamia coś we mnie. Gdzie jest korzeń tego zranienia? I idź na medytację do Boga Ojca. A kiedy posiądziesz duchową wolność i zrozumienie tejże sytuacji i tej właśnie wewnętrznej
tego wewnętrznego procesu, który zadziewa się w Tobie, usuń się od środowiska ludzi, którzy jeszcze nie potrafią kochać wolno. Bo mądrość też polega na tym, że ja angażuję się tylko wtedy, kiedy ktoś chce przyjąć to, co ja do niego mówię. Natomiast kiedy ktoś jest zblokowany, to mi pozostaje, by powiedzieć: Ojcze, Ty wiesz lepiej. Zajmij się tym, a ja idę tam. Bo nikt, kto ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus do Jana. Dlatego przestań rozmyślać o przeszłości, ale też i o przyszłości. Skup się na tu i teraz, na tym, co jest w Tobie. Przestań pielęgnować cudzy ogródek, zajmij się własnym, a będziesz prawdziwie wolny. Szczęście polega na tym, że nie jesteś w luksusie, że nic złego Ci się nie przydarza. Właśnie szczęście polega na tym, że dojrzewasz w prawdzie poprzez trudy i jesteś wewnętrznie wdzięczny. Wdzięczność rozpala w nas pokorę i wyjmuje nas z tej foremki cierpiennictwa, takiego bycia ofiarą, że wszyscy inni są winni, tylko nie ja. Wszyscy inni mnie drażnią, ale ja jestem taki niewinny. Pamiętaj, że wina to pojęcie względne. I nie wszystko, tak jak Ty sobie myślisz, jest prawdą. Prawda też jest względna. Jeden ma taką, drugi ma taką. Ale Jezus zachęca nas, byśmy byli jednego ducha. Jedność jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy podłączeni z Bogiem Ojcem. Jeżeli tego nie robimy, a jedynie jesteśmy czcicielami, nadal pozostajemy w faryzeizmie i nie rozumiemy człowieka duchowego. Zachęcam Cię do tego, abyś przejrzał, abyś zechciał wejść w głęboką medytację i zechciał poznać siebie i zaczął być uczniem Jezusa poprzez dziękowanie za wszystkie sytuacje, które się wydarzają w Twoim życiu. Przestań obarczać swoje dzieci za Twoje wewnętrzne cierpiennictwo, blokady. Przestań obarczać swojego męża. Przestań żyć w życiu ofiarą. Nie jesteś ofiarą. Jest jedna ofiara, był nią Jezus, ale Jezus nie czuł się ofiarą. To jest ta różnica. Jezus czuł się zwycięzcą, ponieważ nie odpłacał tym samym. Jezus zawsze odpłacał prawdą. Przestań przenosić odpowiedzialność na innych. Zajmij się sobą. I tak jest przesłanie dzisiejszego nagrania. Dziękuję Wam, kochani, za to, że dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam za wsparcie kanału Serce do Serca. I dziękuję też za to, że jesteśmy wszyscy razem. Amen.